Szczęść Boże, Robert Knap, witam Państwa w programie Polski Punkt Widzenia. Naszym gościem jest dziś pani profesor Krystyna Pawłowicz, posłanka Prawa i Sprawiedliwości. Witam w studiu, szczęść Boże, pani profesor. Szczęść Boże, nie posłanka, a poseł. Poseł, dobrze. Pani profesor, kiedy mówimy o homoseksualistach, to przede wszystkim przychodzą nam na myśl te nazwiska z pierwszych stron gazet. Ale to tak do końca nie są te osoby. No tylko nie. Te osoby, tak powiedzmy. No właśnie, więc tutaj mamy do czynienia i to powinniśmy odróżniać, ten hałas i bardzo często wulgarne, wyzywające, obrażające poczucie moralności publicznej zachowania celebrytów homoseksualnych, którzy żyją z tego, nie wiadomo jak są finansowani, są na pierwszych stronach gazet i zadowoleni są bardzo z tego, dlatego że oni z tego żyją, z tego, że są homoseksualistami. I druga grupa ludzi, nawet no, oczywiście bardzo duża, o którą właśnie podzielić można jakby na dwie grupy. Część tego środowiska to są osoby, które wcale nie chcą takiego rozgłosu, jaki zapewnia im pan Biedroń bez przerwy, nieustannie. Nawet powiedziałabym no jakby z rodzaju tego stylu życia. I jedna niezbadana, tak mi się wydaje, to też warto, gdyby socjologowie pokusili się o takie badania i zorientowali się, jak duża jest grupa osób, a jest duża z tego, co można wywnioskować po zgłaszaniu się do różnego rodzaju środowisk, ośrodków terapeutycznych, którzy traktują to jako chorobę, którzy szukaliby wsparcia, którzy chcieliby wsparcia i którzy mają wielki żal do na przykład pana Biedronia, bo tak piszą do mnie w mailach i w listach i uważają, że on nie reprezentuje, że robi wielką szkodę tej grupie, dlatego że oni chcieliby, żeby reprezentował ich interesy w ten sposób, że na przykład pozwoliłby im, czy szuka. On powinien pisać tego typu interpelacje, które ja piszę do ministra zdrowia i pytał się, czy możliwości wsparcia, wyjścia z tego uzależnienia on powinien reprezentować. Natomiast siłą rzeczy ja staję się rzecznikiem interesów i problemów i cierpień homoseksualistów. Natomiast celebryci żyją swoim życiem zupełnie bez związku z problemami. No właśnie, pani profesor, skierowała pani interpelację do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza w sprawie funkcjonowania ośrodków terapii dla homoseksualistów. Czy te ośrodki są wspierane w jakikolwiek sposób przez resort? Z tego, co wiem, nie są. Ja wprawdzie w tej swojej interpelacji wspomniałam o takim stowarzyszeniu Pomoc 2002. Ale potem z różnych stron dostałam jakieś listy i głosy, że jakieś zastrzeżenia dotyczące terapii, ale tych ośrodków jest więcej. Znaczy nie ma ich bardzo dużo, natomiast co najmniej kilka. Jest w Lublinie, podobno w Gdańsku. Są związane z Fundacją Światło Życie, kościelnymi organizacjami, z bardzo dobrze rozwiniętą opieką duszpasterską dla tych, co chcą. Natomiast są tacy, są homoseksualiści niewierzący, oni mogą liczyć na pełną pomoc psychiatrów, psychologów. Także jest tutaj, są takie stowarzyszenia, udzielają wsparcia. Jest to całkowicie dobrowolne dla osób, dla tych homoseksualistów, którzy uważają, że takiej pomocy potrzebują i chcą wrócić do naturalnego życia. Także jest to zjawisko, natomiast nie słyszałam i te osoby, które do mnie piszą, mówią, że jedna z takich osób napisała, że szukała nawet wsparcia samodzielnie w NFZ, ale oferowane specjalności nie odpowiadały jego potrzebom. Mówi, że wydał dość duże pieniądze na prywatnych terapeutów. Natomiast mówi, on oczekiwałby, żeby również tutaj pewna propozycja była. Natomiast takiej propozycji nie ma i zajmują się właśnie społeczne, kościelne stowarzyszenia. Choć nie będziemy tu może rozmawiać o szczegółach dotyczących terapii, bo to jednak są tematy dla specjalistów. Natomiast powiedzmy może, co leży w skrócie, powiedzmy, co leży u podstaw właśnie pewnych zachowań homoseksualnych. Gdzie są te problemy? Tutaj też mogłabym, ja nie jestem lekarzem, mogłabym się odnieść tylko do tych świadectw, bo dostałam całą dużą ilość świadectw i właściwie we wszystkich powtarza się różnego rodzaju problemy rodzinne, z wczesnego dzieciństwa, brak miłości, brak szacunku między rodzicami, brak miłości, nieokazywanie tego uczucia dziecku. I te dzieci potem szukają takiego właśnie, nienaturalne mają relacje z rodzicami i to potem odbija się, albo są jakby ofiarami różnego rodzaju działań pedofilów, albo homoseksualistów. I to wszędzie, we wszystkich tych, które otrzymałam świadectwach, jest zawsze jakieś zaburzone dzieciństwo, kompleksy, dramaty. Naprawdę ogromne cierpienie. Ja nie zdawałam sprawy, że to jest tak wielkie cierpienie. I piszą ludzie bardzo szczerze do mnie. Naprawdę jestem nawet taki, krępuję się trochę, bo obdarzają mnie takim zaufaniem. I ja tak jak mówię, no, nie jestem lekarzem, ale naprawdę nie można być obojętnym na ich takie oczekiwanie pomocy, wsparcia w poradzeniu sobie. Ja
wiadomo, że ja nie pomogę, ja nie jestem lekarzem, ale od strony organizacyjnej, no ktoś, to pan Biedroń powinien wystąpić z taką interpelacją. On powinien się spytać, przecież są tacy ludzie, ale to znaczy, że ci z blokowisk, z małych miasteczek, ze wsi nie mogą liczyć, bo ci celebryci bawią się zupełnie w swoim środowisku i to nie są w ogóle ich problemy i trzeba z tym mitem skończyć. Są homoseksualiści, którzy wierzą, piszą do mnie, ja jestem chory, ja wiem, że jestem chory, jest mi trudno wyjść, ale ten, i tu nie powiem jak, nie reprezentuje mnie, po co on robi tyle szumu wokół tego. Także rozdzielajmy. Tych, których widzimy, to nie są ludzie, którzy dbają o interesy i o zdrowie i życie nawet tych swoich jakby współbraci. Ja myślę, że minister Arłukowicz będzie miał pewien problem z tą odpowiedzią na pani interpelację, dlatego że Światowa Organizacja Zdrowia stwierdziła, że homoseksualizm wykreśliła w ogóle z listy chorób. Bardzo dobrze, tylko że od razu chcę powiedzieć, że nad sprawami nauki nie głosuje się. No, albo jest jakiś fakt, albo głosowania. Nie. Było to w drodze głosowania. Jak pamiętam, poczytałam na ten temat bliżej, przyglądałam się. Głosowanie w tym amerykańskim towarzystwie psychiatrycznym była w relacji 5 z groszem do 3 z groszem. No nie można głosować za czymś i potem część osób, która głosowała przedtem, głosowała przeciwko wykreśleniu ze statystyk, ale nie z listy, bo cały czas tam się stwierdzi, że jest to zaburzenie psychiczne. Głosowała pod wpływem szantażu, zupełnie jakieś wariactwa tamte środowiska homoseksualne wyczyniały. I część osób, która przedtem głosowała po latach, profesor Spicer mówi, że on jakby niestety okazuje się, że praktyka, którą podjął, okazuje się, że ma doprowadził 30 osób, które do niego się zgłosiły, 30% wyleczył, znaczy przeszły na heteroseksualizm, a 30 kolejnych jakby żyło w czystości, jakby nie było w stanie wyjść z uzależnienia, ale żyło w czystości, czyli nie uprawiało aktywnie tego. Więc ja myślę, że dużo zresztą jest nauka podzielona tutaj, bo ktoś powie, a co ty wiesz? I zawsze poda mi przykład inny. No nauka jest podzielona. A jeśli jest szansa na wyleczenie choćby jednej osoby, jeśli jest kilka osób, którym źle jest z tym, państwo powinno im zaoferować możliwość leczenia, tak jak leczymy inne schorzenia. Również oni powinni otrzymywać pomoc. Nie czuje pani, że tak naprawdę w tym całym zamieszaniu na ten temat chodzi tak naprawdę o wprowadzenie pewnej ideologii, pewnego światopoglądu, bo wiadomo, że biologia to jest biologia i no koniec kropka, tak powiedzmy. Natomiast chodzi o wprowadzenie tak naprawdę takiej możliwości, aby każdy, nie wiem, decydował o tym, czy jest, wybrał sobie po prostu płeć. To jest tak naprawdę światopogląd, ideologia. Nie ma pani wrażenia, że rząd polski, że państwo polskie kierowane przez rząd Donalda Tuska za tą ideologią idzie i tą ideologię instytucjonalnie wspiera? Bo to jest ideologia, czy to są te kierunki, które jakby zwyciężają teraz w Europie Zachodniej, czyli może powiedzieć w tych największych krajach Unii Europejskiej. Widzimy Francję, Wielką Brytanię, widzimy co się, jakiego spustoszenia dokonał premier Zapatero w Hiszpanii. Widzimy jak w moim przekonaniu zdemoralizowane z tego punktu obyczajowego są społeczeństwa, na przykład szwedzkie, które dopuszczają już najróżniejsze, no bym powiedziała, wynaturzenia. I pan premier, który patrzy na Zachód, jak nas widzą, i być może ocenia, czy jego tam PR-owcy oceniają, że takiego społeczeństwa lewackiego jest coraz więcej. Przychodzi ta fala, to opadnie, ale on chciałby na tej fali pewnie upadające słupki podnieść. Natomiast przychylam się również do poglądu, że pan premier po prostu reaguje tak, jak społeczeństwo reaguje. U nas 70%, jednak te badania są systematycznie pokazują, że Polacy nie akceptują związków, czyli takiego podszywania się pod tych par homoseksualnych pod związek małżeński i być może niedługo odpuści trochę. Natomiast niepokojącą jest rzeczą, że usilnie tutaj stara się ustawę taką wprowadzić pan prezydent Komorowski. Tak, bo są nowe pomysły. Są nowe pomysły. Tak. Pan premier oczywiście po odrzuceniu projektów, które przedstawiła Platforma, pan premier bardzo jest zdeterminowany i powiedział, że oni jednak wystąpią z projektem. Tam jest bardzo skrajnie lewacki projekt pana Dunina i drugi, który nazywany jest konserwatywnym, podobnie jak pana prezydenta Komorowskiego. Otóż chcę wszystkim powiedzieć, nie ma, konserwatywny nam się kojarzy z kogoś katolickim, Kościół od dawna potępia i poczytajmy sobie Pismo Święte, potępia się homoseksualizm. Jeśli ktoś nadużywa, po prostu chce, żeby w opinii społecznej zaakceptowano i żeby jakby nie było tej presji na parlamentarzystów. Otóż proszę Państwa, nie ma konserwatywnego. Jest sprzeczne z naturą. Jeśli taki projekt wyjdzie z Sejmu, jeśli to zrobi pan Żalek, czy jeśli to przygotuje taki projekt pan prezydent, będzie to cały czas naruszać
naruszało konstytucję, jest to sprzeczne z naturą i mówienie o tym, że my chcemy tylko jeden, dwa przywileje, bo to są przywileje w porównaniu z innymi, nie ma żadnego powodu dawać przywilejów komuś tylko dlatego, że łączy go więź homoseksualna z drugą osobą. Dlatego powiedziałem, że państwo pod rządami Donalda Tuska wspiera tą ideologię. Dlaczego? No dlatego, że wszystkie te sprawy, o które, tak jak pani powiedziała, celebryci homoseksualiści walczą. To jest poprawność polityczna względem środowiska. Wszystko można rozwiązać na gruncie obowiązującego prawa. Te wszystkie problemy. Prawo pozwala, natomiast, tak, tak jest. Natomiast tak. Te żądania nielegalizacji, bo... Instytucjonalizacji wręcz. To są tak naprawdę żądania polegające na przyznaniu pewnych przywilejów związkom partnerskim. To są przywileje, które nie wynikają, ponieważ nie jest stanem naturalnym homoseksualizm. To nie jest trzecia płeć. No nie ma czegoś takiego jak trzecia, nie ma takiej możliwości. Te lobby homoseksualne bardzo chciałoby, żeby twierdzić, że jest to stan naturalny, a jeśli my mówimy i lekarze, część środowiska naukowego mówi, że nie jest to naturalne, to jeśli my mówimy, że właściwie potrzebne wam jest wsparcie, leczenie, to jest dyskryminacja, tak jak rasizm. Natomiast jest to stan nienaturalny i każdy przywilej udzielony środowiskom homoseksualnym jest z naruszeniem instytucji małżeństwa. Każdy przywilej, jeśli im damy, to znaczy... Jest niezgodny z konstytucją. I z konstytucją, ale jakby z naturą jest niezgodny. Mhm. I konstytucją, w której państwo w artykule 18 pozwala chronić i propagować tylko instytucję małżeństwa jako związek kobiety i mężczyzny, nawet nie konkubinatu. Aczkolwiek też trzeba powiedzieć, że konkubinaty ze względu na to, że tworzą rodziny, to są rodziny tyle niesformalizowane i zwłaszcza z orzecznictwa sądowego wynikają dla nich, uwzględnia się ich interesy i sytuacje, prawda? Natomiast nie ma najmniejszego powodu, żeby relacja czy związek, no jeszcze raz powtórzę, jałowy związek, z którego społeczeństwo no nie ma pożytku w tym sensie, że nie dają nowego potomstwa, nie dają tutaj kolejnych obywateli, które na utrzymanie, kto będzie na emerytury homoseksualistów zarabiał i tak dalej. A prawda? Żąda się przywilejów. A żąda się przywilejów. To jest przywilej dyskryminujący małżeństwo. Pani profesor, dlaczego pani jest przez ekipę rządzącą w jakiś sposób piętnowana za swoje poglądy? No jestem piętnowana, dlatego że mówię, że białe jest białe, a czarne jest czarne. I tutaj... Mamy wniosek do Komisji Etyki Poselskiej. No jest tutaj skierowany, został wniosek, ale akurat przez osoby, które w żaden sposób nie mogą być tutaj arbitrami elegancji ani etyki, bo wnioski przeciwko mnie podpisał pan Palikot, Rozenek i jeszcze pan Dębski, który ma jakieś postępowania prokuratorskie za fałszowanie torebek. O panu Rozenku nie będę mówiła, po prostu mi się o tamtym towarzystwie nie chce mówić. Są to osoby znane głównie ze sztucznych penisów, i jakiś tam... No ale jest też właśnie... pełnomocnik rządu do spraw równego traktowania pani Kozłowska. No to, ale to trudno się spodziewać, to, jest osoby, to są osoby, które prezentują światopoglądy właśnie genderowy, lewacki, którzy chcą, próbują w Polsce wprowadzić rewolucję obyczajową i mam nadzieję, że polskie społeczeństwo na to nie wyrazi zgody i protestuję przeciwko temu, żeby kneblować usta osobom, które mają inny pogląd na życie. Mam prawo, moi wyborcy do tego mnie zobowiązali i bardzo jestem ciekawa, jak zachowa się Komisja Etyki, która chce mnie ukarać za moje wystąpienie sejmowe i za to, że reprezentuję swoich wyborców. Ja dokładnie postępuję ze wskazówkami moich wyborców, chociaż konstytucja mówi, że my nie jesteśmy związani, ale akurat tutaj 70%, jak badania pokazują, Polaków tak właśnie myśli. Bardzo jestem ciekawa, jak komisja zareaguje, ale jeśli komisja myśli, że zmusi mnie czymkolwiek do zmiany zdania, otóż nie ma na to szansy, droga komisja. Z zawiadomienia ruchu Palikota sprawa trafiła też do prokuratury, ale dzisiaj jest informacja, że prokuratura odmówiła wszczęcia postępowania. Dlatego, że oni oskarżyli, nawet nie mają dobrego prawnika z artykułu 256, który mówi, że o karalności głoszenia ideologii totalitarnej, komunizmu, faszyzmu, nawoływania do agresji, nienawiści przeciwko z powodów religijnych, wyznaniowych i tak dalej. No więc z żadnych powodów religijnych nie nawoływałam. Oni mówili, że jestem Gestapo, Hitler, Luftwaffe, Waffen-SS, co by się nie chciało. Po prostu no, nie na poziomie, szkoda w ogóle z nimi mówić. I prokurator nie miał innego wyjścia po prostu. Kiedy można się spodziewać odpowiedzi ministra Rukowicza w sprawie tej interpelacji, o której mówiliśmy? Tego nie wiem, natomiast podejrzewam, że może być odpowiedź zbliżona jak ta, którą otrzymałam od pana, od Rzecznika Praw Dziecka, kiedy spytałam się, dlaczego przy okazji ustaw dotyczących ograniczenia możliwości aborcji, dlaczego pan minister, pan rzecznik nigdy nie występuje i nigdy nie zabiera głosu, chociaż artykuł 2 ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka wyraźnie zobowiązuje go do ochrony praw dziecka rozumianego jako od chwili poczęcia. I on mi odpowiedział właśnie bardzo śmiesznie, że on się polityką nie zajmuje.
zajmuje? No bardzo przepraszam, przecież to jest funkcja polityczna, to czym on się zajmuje? Każdym dzieckiem ma się zająć od poczęcia, nigdy nie wystąpi. Podejrzewam, że tu w tej sytuacji pana Rukowicz będzie mi udowadniał, tak jak ci mówią tutaj homoseksualiści, też on nie ukrywali sympatii dla tych środowisk i będzie mi udowadniał, że to nie jest choroba i tak dalej, i tak dalej. I dla los tych ludzi, którzy oczekują pomocy i pogląd 70% Polaków oczywiście zlekceważą, ale mam nadzieję, że i tak niech się nie wysilają, dlatego że natura i tak jest silniejsza i ta mniejszość i tak przegra, to jest tylko kwestia czasu. Czy zna pani stanowisko Rzecznika Praw Dziecka w sprawie ewentualnej adopcji dzieci przez pary homoseksualne? Podejrzewam, że znowu powie, że on się nie będzie do polityki mieszał. To jest człowiek, którego właściwie nie wiem, czy ktoś go widział. Ja ze zdjęcia go gdzieś widziałam, nie widziałam go w życiu w Sejmie. Aha, w bufecie go raz widziałam, tak, w bufecie. Natomiast w żadnej innej sytuacji nie widziałam, żeby w jakiejkolwiek sytuacji... No, mieliśmy też wystąpienie jego w sprawie rodziny Bajkowskich teraz niedawno. No tak, no ale, to, ale tutaj, nie, tutaj w ogóle mało kto występuje i właściwie odważnie dość wystąpił pan minister Gowin, to trzeba powiedzieć. Natomiast no, został zrugany przez środowiska sędziowskie. No więc tutaj mamy niestety zupełnie patologiczne sytuacje w różnych środowiskach i mi się wydaje, że tutaj naprawdę jakieś trzęsienie ziemi musi się odbyć, żeby ludzie wrócili do jakiejś normy. Są pieniądze na in vitro? Tak jest. A nie ma pieniędzy na pomoc dla osób, które chcą się leczyć? Które chciałyby i to nie jest, po pierwsze, to nie jest duża skala. Po drugie, chodzi o to, żeby umożliwić osobom, które chcą. Nie ma przymusu. Nikt nie namawia, nikt nie nakłania. Jeśli komuś jest dobrze, żyj sobie człowieku, a potem zobaczysz na starość, kto ci poda szklankę wody, tak? I gdzie będziesz, kto cię będzie leczył, kto cię będzie opiekował, kto na twoją emeryturę zarobi. Natomiast jeśli jest choćby jedna osoba, choćby 10% wyleczeń jest, to państwo ma psi obowiązek. Po prostu psi obowiązek. Ja nie rozumiem pana ministra Rukowicza, który składał przysięgę, że będzie właśnie we wszystkich tych sytuacjach wspierał, pomagał, to zasłaniają się, właściwie urabiają tutaj jakąś no, poprawność polityczną, ideologię gender i jest zwyczajnie człowiekiem niewrażliwym na cierpienie. Bardzo jestem ciekawa, jeśli tak odpowie, bo może odpowie uznając cierpienie innych, uzna osiągnięcia naukowe, o których się mówi i w Europie, Wielkiej Brytanii, przepraszam, w Danii, w Niemczech, w Stanach Zjednoczonych. Są ośrodki, wystarczy zajrzeć, tak, nie tylko czytać Trybunę Ludu czy Gazetę Wyborczą, tylko jednak zajrzeć do prasy naukowej i medycznej. Są nazwiska, pan profesor Ardwek, Spajcer, Nicolosi. No odsyłam do książki. Ja już znalazłam te książki, przysyłają. Więc bardzo odsyłam pana ministra zdrowia, żeby pochylił się również nad osobami homo, które cierpią z tego powodu i oczekuję, aż pan minister, zamiast wspierać zabijanie dzieci w trybie probówek, pochyli się nad nimi. To lekturę polecamy wszystkim, którzy tym tematem się w jakiś sposób zajmują i z jednej i z drugiej strony, tak powiedzmy. Z drugiej strony. Z drugiej strony właśnie przede wszystkim. Jeszcze jedno zdanie powiem tylko, że niech państwo nie wierzą, bo wmawia się w mediach, że jestem osobą, która bardzo nienawidzi homoseksualistów i zarzuca mi się to na różnych forach. Otóż chcę powiedzieć, że właściwie mimo woli stałam się głównym rzecznikiem, głównym rzecznikiem interesów, rzeczywistych interesów osób cierpiących homoseksualnych. Nikt, ani pan Biedroń, ani pan minister się nimi nie zajmuje. I ja, mimo że jestem tylko prawnikiem, ale w sprawach organizacji, ja się w sprawach medycznych nie włączam, ale tutaj wydaje mi się, że ktoś powinien się pochylić i to, proszę państwa, PiS współczuje ludziom. Po prostu PiS, ale osoby wierzące, jestem osobą wierzącą, katoliczką, uważam, że może Pan Bóg taką misję mi dał. Dziękujemy bardzo pani profesor za przybycie dzisiaj. Dziękuję państwu bardzo. Dziękujemy za uwagę. Zapraszamy na program Polski Punkt Widzenia jutro 21:40. Dziękuję.